jest to projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Izba Warmińskiej. Proszę bardzo. Tak, czy są pytania? Proszę. Ja mam jedno. Ja też. Proszę bardzo. Ja chciałbym do pana kierownika skierować pytanie, bo tak się składa, że jako członek komisji mieszkaniowej przyjrzałem sprawozdanie zabytu wewnętrznego, który się odbył w poprzednim roku. I tam określone zostały zalecenia i z tego co widzę, wniosek został uwzględniony, jak widać na załączonym obrazku. Ta jedna definicja dochodów wprowadzona procedurą, tego nie byłem w stanie tutaj zweryfikować, bo przyznam szczerze, że nie jestem specjalistą. No, chciałem zapytać o pozostałe zalecenia, jak jest jeszcze. Trzy. Chodzi o listę osób uprawnionych według określonego porządku, na przykład kolejności składania wniosku o przydział lokalu, kolejności alfabetycznej lub innej. Czwarte zalecenie dotyczyło jednego miejsca przechowywania akt danej sprawy, bo one bodajże były, to były dwa, tak, różne. Według daty, które były wprowadzone, a teraz mają według... No właśnie, ja tylko dokończę pytanie i zaraz poproszę pana odpowiedź. I piąte zalecenie, zwiększenie czytelności protokołów. Czy te pozostałe zalecenia one zostały już wdrożone, czy też trwają jeszcze jakieś przygotowania do tego, żeby te zalecenia wdrożyć? I tak na marginesie jeszcze chciałem zapytać, jeżeli mogę, o to, co wiąże się z transparentnością w zasadach przyznawania tych lokali dla osób oczekujących na nie. Chodzi konkretnie o usprawnienie proponowane przez audytora, który pisze tutaj o możliwości prowadzenia tak zwanej punktacji, na podstawie której taka kolejność byłaby prostsza, bardziej transparentna i czytelna dla tych, którzy na te mieszkania czekają. Bo wiem, że no są wątpliwości, czasem nawet kontrowersje dotyczące przyznawania mieszkań. Także jeżeli mogę, to chciałbym o to zapytać. Tak jak pan radny wspomniał, to między innymi pochodną tej kontroli była ta propozycja zmiany uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Ona nie robi jakiejś takiej rewolucji całkowicie, no bo te zasady były, nie były najgorsze, tyle są teraz bardziej może uporządkowane. Praktycznie tu w uzasadnieniu to jest tak, zmienia się rozdział czwarty, potem wcześniejsze to praktycznie powtórzenie to, co było w poprzedniej uchwale. I rozdział czwarty. Chodzi o to, żeby mieszkańcy, którzy składają wniosek, dobrowolnie się poddali wizycie kontroli komisji mieszkaniowej, która nie ocenia tylko to, co oni piszą na papierze, jaki jest zły stan mieszkania, jacy są źli rodzice, jakie liczne rodzeństwo. Tylko że komisja, oczywiście nie w każdej sytuacji, ale ma prawo, jeżeli oni wyrażą zgodę, wejść do ich mieszkania i zobaczyć ten stan rzeczywisty, bo czasami no, ludzie dla swoich własnych celów trochę podkolebezowują to swoje nieszczęście, niedole. I czasami nie. I komisja wtedy, oceniając naocznie, może tą punktację jakoś sobie już założyć, tak? I określić, że na przykład no, wniosek pana X w stosunku do wniosku pana Y jest no, bardziej uzasadniony. I wtedy będzie bardziej może rzetelna ta ocena, nie tylko wynikająca z analizy podania, jakie wpłynie, ale również z analizy rzeczywistości. Oczywiście to się do końca sprawiedliwie nie uda ocenić, no bo nawet czasami może być tak, że człowiek biedny włoży dużo sił i wysiłku, żeby to mieszkanie utrzymać czysto i schludnie i okaże się w stosunku do jakiegoś łobuza, który nie dba o nic, jest zaśmiecone, zabrudzone, czarne i zaniedbane i okaże się ten łobuz będzie w tej punktacji wyżej postawiony niż ta rodzina, która się stara ponad nawet swoje siły, a stara się czysto utrzymać mieszkanie. No ale to już komisji rola i jest to trudna rola, bo rzeczywiście tam, gdzie ocena ludzkich działań, to jest zawsze jest nieproste. To byłoby to w rozdziale czwartym ta zmiana. Później w rozdziale piątym uściślono trochę zasady zamiany mieszkań. Tam jak jest opisane, do tego się też większa zmiana została wprowadzona w rozdziale siódmym. Dopuszczono, to tak można, żeby można było zawrzeć umowę najmu
z wnukiem, który mieszka co najmniej 5 lat na lokalu z dziadkiem czy z babcią. Do tej pory nie było tej możliwości, dla dzieci przysługiwało, a dla wnuków już nie przysługiwało. I czasami, no tutaj był taki wniosek, żeby to uwzględnić i wprowadzić do tych zasad. No i została, jako załącznik tutaj figuruje numer 2, wniosek o przydział mieszkania. To będzie już teraz po uchwaleniu tejże uchwały. Każdy mieszkanie, który będzie się starał o mieszkanie komunalne, będzie ten wniosek wypełniał. W tym wniosku jest określone właśnie między innymi ilość osób, stosunek pokrewieństwa, metraż tego mieszkania, bo każdy ma prawo się ubiegać o mieszkanie komunalne, również mający mieszkanie, tylko być może w bardzo trudnych warunkach. Nieraz mieszkają całą rodzinę w jednym pokoju przecież. No i na podstawie tego wniosku, który zawiera już teraz więcej tych szczegółów matematycznych, jak powierzchnia pokoju, kuchni, łazienki i tak dalej, czego wcześniej nie było. Chodzi o to, żeby właśnie z tego audytu wynikało, żeby można byłoby te podania porównywać. Bo do tej pory, no jak ktoś miał dobrą wenę do pisania, to napisał tak, że łzy się wlały i chciało się przydzielić mieszkanie. Ale już teraz to będzie porównywalne bardziej. No wiadomo, wszystkiego, jak wspomniałem, nie uda się unormować, ale chociaż dążyć do tego warto. I audytor, który nas tutaj kontrolował, nam to doradził i myślę, że to jest słuszne. Ja dziękuję. Tak. Kontynuacja. Znaczy, tej grupy, ja nie wiem, czy do końca właściwie zrozumiałem odpowiedź, ale wydaje mi się, że ona się nie odnosiła do tych rzeczy, o które pytam. Ja pytam z perspektywy członka komisji, tylko dokończę, dobrze? Bo chodzi mi o to, czy te zalecenia, które z tego audytu wynikały, zostały wdrożone i konkretnie podaję właśnie wprowadzenie listy, która byłaby bardziej transparentna, a przez to dla członków tej komisji wykorzystywane jako narzędzie skuteczniejsze do ewentualnie wskazywania sytuacji potencjalnych nabywców takich lokali, bo to pracę znacznie by nam ułatwiło, a nie komplikowało. Chodziło też o sposób przechowywania, to znaczy z tego co wiem, to cała droga od momentu złożenia wniosku przez jego przechowywanie, aktualizowanie, aż do momentu, kiedy podpisuje się umowę z nabywcą takiego lokalu, one były, te dokumenty, te akta, przechowywane w różnych miejscach. Tutaj sugeruje się, żeby one przechowywane były w jednym miejscu, tak żeby była ciągłość zachowana i żeby one też były jak gdyby bardziej transparentne i łatwiej można było je aktualizować. I w końcu chodzi o czytelność protokołu z posiedzeń komisji. Ja zapytałem, czy te zalecenia zostały wdrożone po prostu. Przepraszam, bo ja myślałem, że procedujemy uchwałę, ja przedstawiłem uchwałę. Nie, ja nawiązałem płynnie do... Pytania, no owszem. Do tego audytu, bo okay. To się jedno z drugim wiąże. No ale to jest... protokoły w komisjach, która tworzy po swoim posiedzeniu, tu kolega siedzący koło mnie, już na czysto przepisuje i Państwu daje do przedstawienia, więc do protokołów ja nie mam nic, Państwo tworzycie. Kwestia zmiany wpinania spraw, tak, wdrażamy i teraz będzie tak jak zalecenie, że będzie, jeżeli dana osoba złoży w tym roku, to niezależnie czy to będzie za 10 lat, to ta teczka dla niej będzie tworzona. Bo do tej pory było robione tak trochę z instrukcji kancelaryjnej wynikające, chronologicznie z datą wpływu, ale to jak zastrzeżenie było, to będziemy je w ten sposób realizować. No, tworzenie listy. Listy będą tworzone na podstawie punktacji, którą też również od Komisji Mieszkaniowej, jeżeli tak będzie, tak my tak zrobimy. Tutaj na razie jesteśmy na etapie tym początkowym i podstawową zasadą teraz właśnie, żeby to zmienić, tą uchwałę, przepraszam. I już według tej, w tym roku, według nowej uchwały, nowych zasad będziemy realizować. I myślę, że to będzie ku wspólnemu dobru i mieszkańców i również nas. I mnie również dobro mieszkańców, dlatego zapytałem. Proszę. Ja jeszcze chciałam tylko wyjaśnić, że to nie podlega ujęcia w uchwale. To są nasze takie wewnętrzne sprawy, gdzie audytor zwrócił nam uwagę, jak jego zdaniem powinniśmy prowadzić te sprawy. Jest instrukcja kancelaryjna i czasami no, musimy się nią posługiwać, natomiast audytor jest po to, żeby nam jeszcze podpowiedzieć na przykładzie innych gmin, jak to robią, żeby ułatwić pracę. I dlatego to jest co innego, a te sprawy, o których Pan mówił, są wdrażane i Pan będzie robił zgodnie z zaleceniami audytora, bo uważamy, że słuszne. Ja wiem, że to jest co innego, ale nie chodzi o to, tak, ale to jest związek między jedną sprawą, żeby przełożyć na to, żeby po prostu ułatwić pracę. Tak, trzeba wybaczyć różne zasady, a jednocześnie na przykład, jeżeli chodzi o listy, o których mówiliśmy, i te inne sprawy, które poruszaliśmy, też na pewno będzie nam
to by załatwiało niekomplikowane. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi konkretnie o rozdział 5, paragraf 19, ustęp 3. Ze względów zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza wnioskuję o zmianę lokalu na inny dostosowany do jego potrzeb. I czy nie należałoby tutaj troszeczkę tych względów zdrowotnych uściślić? Chodzi mi o to, że spotkaliśmy się tutaj, ci co już w Radzie Miejskiej pracowali, z różnymi takimi dokumentami dziwnymi, podpisanymi przez lekarzy, że ktoś tam jest alergikiem, ktoś to i ze względu na to będzie zmieniał mieszkanie. Żebyśmy sobie po prostu nie strzelili jakoś samobuja w kolano. Czy jakaś grupa inwalidzka, czy powiedzmy ktoś na wózku inwalidzkim, czy chce zamienić mieszkanie z piętra drugiego na parter, bo takie wnioski też ludzie nam składali. Po prostu takie krótkie zapytanie, czy nie warto by było tutaj uściślić? Ja myślę, że do końca to się wszystkiego nie da wyrobić. Może być osoba starsza, która ma przecież ma ciężko na przykład chodzenie z uwagi na stan bioder. No to lekarz wystawi jakieś zaświadczenie, że stan bioder jest taki, a taki. No i teraz, a drugi ma kolano już, to trzeci ma stopę. Nie wiem. Nie rozumiem, o co chodzi. To, czy my bierzemy pod uwagę, nie to, że jak ktoś złoży zaświadczenie lekarza, to już, tak? Komisja oceniając może zażądać jeszcze jakichś dodatkowych, a może no, uznać, że to są warunki. Zresztą te zamiany... Ja mówię, bo najczęściej to były sytuacje, panie Tadeuszu, takie, że ktoś przychodzi, przynosi mi kwit, że dziecko jest alergiczne i ona musi mieć mieszkanie słoneczne, suche i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No może się to tak. Przyszła mamusia, szumu narobiła, krzyku na cały urząd i szukajcie jej mieszkania, bo ona ma orzeczenie od lekarza. Możemy ograniczyć się tylko do niepełnosprawności fizycznej, takiej widocznej. No, ale są no, różne niepełnosprawności, jak tu pan się określił. Ale ja jestem no. Niepełnosprawnością na to wiesz, to będzie kiedyś zalecane do zmiany klimatu, a teraz może być zalecane zmiany mieszkania. Nie wiem, ja bym tak mocno nie ograniczył. Dobrze, w porządku, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.